Dzień dobry Państwu, telewizja w Polsce.pl. Gorące pytania. W zapowiedzi, że dzisiaj w pierwszej części naszego programu, mojego programu o 12 będzie prosto z Ukrainy Jakub Maciejewski, nie mijają się z prawdą. Jest prosto z Ukrainy, ale jest w naszym studiu. Dzień dobry, Kuba. Tak prosto z Ukrainy, prosto z dworca Warszawa Zachodnia, gdzie awaria wody wysadziła w powietrze normalną kanalizację. Mogę powiedzieć, że miasta wschodniej Ukrainy czasem lepiej są zaopatrzone w wodę niż stolica europejskiego kraju. No Prezydent Czaskowski ci tego nie daruje. Proszę Państwa, ale porozmawiamy o tym, co się dzieje na Ukrainie. Kuba ma najświeższe informacje, bo przecież prosto stamtąd przyjeżdża, ale posłuchajmy um, Ukraińca, który walczy w Donbasie. Olek Sencow. Sytuacja rzeczywistości na tej. W części, tej części frontu praktycznie się nie zmieniła. Dzielnica frontu jest bardzo ważna dla Rosjan, i oni latem weszli do Sewodonecka, Łysyczańska. Obecnie teraz walczą o Bachmut. Przez miesiąc byłem tam. O, teraz przeniosłem się do innego miejsca, ale tam są bardzo ciężkie i zacięte walki. Ukraina trzyma obronę. Rosja rzuca tam wszystkie swoje siły, a dzięki temu my mogliśmy atakować na Charkowszczyźnie, przejść do kontrofensywy i wyzwoliliśmy duże tereny. Duże siły Rosjanie rzucili na to, żeby zająć, okupować malutki, malutki skrawek ziemi, a myśmy wyzwolili duże tereny. Rzuca też na te tereny nowych żołnierzy. Ponad tydzień temu Putin ogłosił mobilizację część z tych nowych poborowych już trafiła na front. Na ile z pańskiego punktu widzenia może to zmienić całą wojenną sytuację? No, właśnie, a Pentagon pisze, mówi, że siły zbrojne Ukrainy robią postępy w rejonie Hersonia co oznacza swoistą zmianę dynamiki działań bojowych. Co to może oznaczać, ta zmiana dyna, dynamiki działań bojowych? Rosjanie są bardzo sfrustrowani. Ta mobilizacja w sensie ilościowym bo być może Rosjanie chcą nawet zmobilizować milion mężczyzn na Walkę na wojnę z Ukrainą. To nie przestraszyło Ukraińców. To fatalne przeszkolenie, fatalne uzbrojenie Rosjan sprawi, że nie poprawią się warunki frontowe po stronie rosyjskiej, a wręcz przeciwnie. Natomiast widać takie wzmożenie w tematyce ataku. Nuklearnego, taktycznego ataku, czyli nie tak spektakularny jak Hiroshima i Nagasaki, ale na przykład na mały odcinek frontu, co nie wywoła skażenia jakiegoś ogólnokrajowego, ale będzie takim niesamowitym psychologicznym efektem. To jest chyba w Moskwie rozważane, ale też nie tak bardzo, jak propaganda rosyjska i dezinformacja kremlowska próbują to przedstawić. Ale trzeba mieć tą świadomość. Mobilizacja nie zda egzaminu. Ukraińcy są do niej bardzo. Dobrze przygotowanie. No Nie zdaje chyba dlatego, że są przecieki, iż sam Putin jest z niej niezadowolony. Bardzo mocno krytykował to, jak, w jaki sposób ona przebiega. Nawet w każdej komisji rekrutacyjnej ma zasiadać prokurator, żeby sprawdzać, czy to jest wszystko zgodne. No bo te przypadki powoływania ludzi, którzy absolutnie do służby wojskowej się nie nadają, są nagminne. Trzeba zobaczyć dwa. Dwie takie nożyce z armią rosyjską i ukraińską. Nożyce, gdzie rozchodzą się. Porównanie tych sił się rozchodzi. Na przykład Ukraińcy dostają coraz lepszy sprzęt zachodni. Rosjanie swój najlepszy sprzęt stracili w pierwszym okresie wojny i teraz ściągają coraz gorszy, więc ta przepaść jakościowa, jeśli chodzi o sprzęt, się zwiększa na korzyść Ukrainy. I podobnie jest z przeszkoleniem ludzi. Mięso armatnie z Rosji ściągane pospiesznie na front, nieprzygotowane, co więcej, okłamywane. Okłamywane, że idźcie tam w przód, Ukraińcy się poddadzą. I ci ludzie w to wierzą, a potem zaskakujący opór natrafiają, w panice uciekają, no mięso armatnie Rosji. A tymczasem przeciętny żołnierz ukraiński, przeciętny, ma pół roku najtrudniejszej szkoły wojennej we współczesnym świecie walki w okopach. Psychiczna odporność na ostrzały i wiele, wiele innych rzeczy, a przecież wielu żołnierzy ukraińskich, jak na przykład tutaj w tygodniku sieci Juri możecie Państwo zobaczyć Jurija. on walczy od 2014 roku. Żona mu nie pozwoliła zresztą 8 lat temu, ale on jej zafundował wakacje i w tym czasie pojechał do Donbasu walczyć z wrogiem. Więc, proszę Państwa, 8 lat Juri zdążył nie tylko nabrać niesłychanego doświadczenia, Musieliśmy go bardzo namawiać, by pozwolił sobie zrobić zdjęcie, ale on też już zdążył. Swoich wychowanków nauczyć. Więc znowu tu mięso armatnie z Rosji, a tu patrioci, którzy naprawdę są gotowi do walki. To znaczy, ja też w okopach, tu akurat Obwód Zaporowski, czyli Południowy Front, ten środkowy odcinek, widziałem, że ukraińscy żołnierze są bardzo zmęczeni. No żyć pół roku w okopach, gdzie była imroźna zima i cholernie gorące lato, teraz przychodzi chłodna jesień. Naprawdę oni są zmęczeni. Ale usłyszałem od komandira Nikoli, komandira Jurija, właśnie od komandira. Nikoli słowa tak jest takim twardych żołnierskie określenie no trudno. jak ja zginę to przyjdą po mnie następni. I te morale, plus ta techniczna jakościowa przewaga Ukrainy, Prawda, dają niesamowite rezultaty. Właśnie nasze główne pytanie dzisiaj brzmi, czy Ukraina jest na drodze do pokonania Rosji, ale chyba to jest daleka droga. Jeżeli Niemcy decydują się na to, żeby wysłać, wyrazić zgodę na to, żeby na początku przyszłego roku wysłano 16 hałbic produkcji czeskiej na do, do Ukrainę, no to znaczy, że ta droga jednak jeszcze przed Ukrainą jest długa? Zdecydowanie. To znaczy teraz też Putin próbuje zaaranżować zwrot akcji tej wojny, ale zwrot nie na samej Ukrainie. W Ukrainie, bo nie może przełamać ukraińskiej obrony. Ten 1500 km frontu sprawia, że Rosjanie nie, nie starcza im sił. Ukraińcy się bronią na całej długości, a punktowo uderzają. I gdzie uderzają, tam składa się rosyjska obrona, może z wyjątkiem Chersonia, gdzie tamta obrona rosyjska jest skuteczniejsza. Ale już to, że mówimy o obronie Rosjan. I ataku Ukraińców zmienia w ogóle wymowę tej wojny. Natomiast Putin chce wojnę przenieść na warstwę polityczną i dyplomatyczną. Stąd to rzekome anektowanie czterech obwodów. To jest śmieszne, bo anektował zaporoski, ale na przykład bez Zaporoża, który jest w rękach ukraińskich i tam jest 30-40 km do frontu. Zaporoże jest nietknięte żołnierzami rosyjskimi. Więc Putin chce, aby te tereny, które zaanektował, uchodziły za tereny rosyjskie, co w prawie rosyjskim pozwoli mu teoretycznie użyć broni nuklearnej, żeby obronić te, te tereny. Więc to jest taka próba. Paraliżowania Zachodu. Niemcy i Francja dadzą się sparaliżować, ale w Ameryce, w Wielkiej Brytanii i w Polsce oczywiście jest nadzieja, że temu szantażowi nie ulegniemy. Dlatego ta wojna, jej rozstrzygnięcie się bardziej przenosi na salony Europy niż na front, gdzie na froncie, po stronie ukraińskiej to zwycięstwo się krystalizuje. No właśnie, są takie opinie, że takie pospieszne referendum i anektowanie tych kolejnych dwóch regionów, bo dwa już były wcześniej przez Putina anektowane, to jest próba przykrycia tej udanej częściowej mobilizacji, że to jednak w społeczeństwie rosyjskim wywołało sporo no, zdenerwowania, już nawet czołowi propagandziści Kremla na czele z redaktor naczelną racja Today, próbują się dystansować od tego co się dzieje mówiąc, że są z narodem, że to urzędnicy zawodzą i dalej tak dalej, jednak ta próba aneksji tych terenów no, spotkała się z międzynarodowym sprzeciwem, wszyscy mówią, że to jest niezgodne prawem międzynarodowym, że nie uznają tego. Został wezwany w Polsce ambasador Rosji Siergiej Andriejew przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dzisiaj był tam chyba o godzinie 11, bo został zaproszony na godzinę 11, żeby zostało mu przedstawione polskie stanowisko nieuznające o pseudarów na Ukrainie i prób włączenia części terytorium tego kraju do Rosji. No niestety nie udało się rezolucji w tej sprawie. Przepchnąć w Radzie Bezpieczeństwa, co wydaje się zupełnie zrozumiałe, skoro członkiem tej Rady stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa jest Rosja, i to sprawem Weta, to jest jedyny kraj, który zawetował tę rezolucję wniesioną przez Stany Zjednoczone i Albanię. Bardzo wiele z tych aspektów, które Rosja robi na Ukrainie, jest realizowana na potrzeby wewnętrzne konsolidacji władzy wokół Władimira Putina i spacyfikowania. Części elit kremlowskich, które zaczynają z niepokojem obserwować, jak Rosja zaczyna przegrywać tę wojnę. Więc Putin robi pewne rzeczy, żeby pokazać naród ze mną. To jest coś, co Mao tse robił przez tzw. rewolucję kulturalną, czyli mobilizował masy wokół siebie, żeby nikt z kacyków partyjnych nie próbował go pozbawić władzy. To samo teraz robi Putin. Ale to są kolejne wskazówki, że jednak monolit władzy na Kremlu pęka. On jest jeszcze mocny. Ale obrona Ukrainy skuteczna, walka tego dzielnego narodu wystawia na próbę naszego czekistę, mówię naszego w sensie, bo wiemy, że to jest po prostu czekista świata, Władimir Władimirowicz Putin. Dodatkowo jeszcze coś, co ja. Poznaje na Ukrainie w praktyce. Kiedyś to znałem z teorii, z książek, ze wspomnień, z wybitnych prac sowietologicznych, Mariana Zdziechowskiego, Jana Kucharzewskiego, Andrzeja Nowaka. A teraz w praktyce to widać, że Rosjanie naprawdę myślą w inny sposób. To to nie są podobni Europej nam Europejczykom, tylko tam nie wiem, kochający swój kraj jako imperium. Nie, to jest zupełnie coś innego. I ja ten styl myślenia. Opisywałem tydzień temu w tygodniku Sieci. To jest ten las pod Iziumem, las, gdzie prawie 500 ofiar rosyjskich zbrodni, odkąd tylko Rosjanie tam zachodzili do Izium. Tutaj jest, proszę państwa, ja zakrywam nos. Fotograf zrobił zdjęcie z Nienacka, Ja Się tego nie spodziewałem, bo już po wykopaniu ciał ukraińskich, tych ofiar rosyjskich działań, tak straszny był swąd ludzkiego mięsa. Gnijącego, że nie dało rady tam wytrzymać bez zatkania. Nosa. Tam zachodni dziennikarze chodzili w specjalnych maskach. Myśmy nie byli na to aż tak gotowi. I oprócz skali rosyjskich zbrodni, co było straszne, że w tym cmentarzu, gdzie bardzo płytko zachowano ciała, tam Rosjanie żyli. Żołnierze tam mieli swoje obozowisko. Tam gotowali, tam spali, tam pracowali, czyścili broń i rozmawiali. Czy My, gdy już ciał tam nie było, ostatnio schumowano, nie mogliśmy tam wytrzymać dwóch kwadransów. Rosjanie, gdy 500 ciał tam było, żyli tam przez cały czas. Więc to jest ważne, by nie patrzeć na Rosję z perspektywy: a no bo polityk to by zrobił tak, bo wy nam się coś wydaje racjonalne. No ludzie, jak możemy własną miarę przykładać do społeczności, która jest w stanie. W, w, wśród własnych ofiar, gnijących ciał, żyć przez kilka miesięcy, prawda? Więc, postrzegając Rosję, musimy zupełnie inne stosować instrumenty. Te, z których właśnie w, w Polsce profesor Andrzej Nowak, dwumiesięcznik Arkana Henryk Głębocki czy my w tygodniku sieci, Marek budzisz świetnie to rozkodowuje w tym numerze Konrad Kołodziejski Na Rosję trzeba patrzeć taką, jaka ona jest, a nie taką, jako powinna być według salonowych intelektualistów. No tak, ale ci salonowi intelektualiści i politycy na zachodzie mówią, to nie Rosjanie, to Putin to jest to niezrozumienie to jest to niezrozumienie to co to Marian Zdziechowski 100 lat temu pisał o Rosji, że tam jest taki maksymalizm Oni w tej biedzie w tej degradacji człowieczeństwa, postrzegają świat jako misję dla siebie wszystko albo nic taki maksymalizm rosyjski więc oni nie znając prawdziwego życia widzimy to no kradną muszle klozetowe. Jak widzą asfalt w wiosce, to myślą, że są w mieście. Więc, nie znając w ogóle życia, oni chcą jakiś ten świat zbawić po swojemu. I to naprawdę trzeba patrzeć w kategoriach Rosji jako sekty, która jakimś okultyzmem, Putin zresztą mówił ostatnio o okultyzmie podczas jednego z antyzachodnich przemówień jako sektę z fanatyków a nie jako tylko Gazprom i ekonomiczne interesy z Niemcami. Nie. Na Rosję patrzmy taką, jaka ona jest, z tą całą potwornością, którą dzisiaj możemy zobaczyć na odzyskanych przez Ukrainę terenach. No właśnie, w swoim ostatnim wystąpieniu prezydent Załański powiedział, kiedy flaga ukraińska wraca na tereny wyzwolone, nikt nie pamięta rosyjskiej farsy z kilkoma kawałkami papieru i aneksjami. Yy, oczywiście poza organami ścigania Ukrainy, bo każdy, kto jest zamieszany w jakikolwiek elementy agresji przeciwko naszemu państwu, będzie za to. Odpowiedzialny. Bardzo głębokie jest przekonanie prezydenta Zełęckiego, że wszyscy mordercy, gwałciciele i ci, którzy przynieśli tyle nieszczęścia i czy nie zostaną ukarani. Tak, i to przekonanie dzisiaj ma niezłe podstawy, bo to się dzieje. Niektórzy już sprawcy, na przykład zbrodni w Buczy, zostali podstawieni przed sądem. To zwycięstwo faktycznie się przychyliło teraz na szale Ukrainy, ale kiedy na początku marca, na przykład, spotkałem. Doradcę prezydenta załońskiego Andrija Lachowicza w Kijowie jeszcze w Kijowie który był w połowie oblężony przez Rosjan szturmowany przez Rosjan, i Lachowicz mówił to samo a czy on mówił jak ta wojna się potoczy Ja mu wtedy nie dowierzałem on mówił Kijowa nie okrążą Charkowa nie zdobędą Donbasu nie zajmą my ich tam musimy przytrzymać żeby na tyłach się przygotować i to wydawało mi się tą ukraińską propagandą optymizmem ale teraz widzimy, że Ukraińcy nas nie okłamywali. Oni byli duchowo do tej wojny przygotowanie a Zachód wystarczyło, że dostarczył broń. To jest najtańsza dla Zachodu wojna z Rosją, bo nie swoimi siłami, nie swoją krwią. Dziękuję bardzo. Kończymy naszą rozmowę z Kubą maciejewskim ale do tematyki tego, co się dzieje na Ukrainie, będziemy wracać w kolejnych gorących pytaniach. Polecam Państwu następne nasze programy. Bardzo dziękuję Kuba, a my, dziękuję proszę Państwa, bardzo. spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.